no to ta impreza w naturalny sposób się skończy i tego się boję. Uważam, że Romek Mieczkowski, który organizuje tę Maję nad Wiwią, no on robi to naprawdę na kolanie, można powiedzieć, nie? Zawieszony między Wilnem a Warszawą, ale jednak to robi i zawsze można mieć nadzieję, że następny maj będzie. Z natury, z wychowania, z tradycji jestem całkowitym wilnianinem, albo chciałbym takim być. Ponieważ tak mnie rodzice wychowali, ja nawet do 7 czy 8 roku życia nie wiedziałem, w jakim kraju mieszkam. Byłem święcie przekonany, że w Polsce. A dlaczego tak się działo? Bo w domu były polskie książki. Śpiewano polskie pieśni. Prenumerowano polską prasę. Wcześniej zacząłem jakieś mieć próby własne literackie, bo mój debiut nastąpił w 68 roku. Sędziwe drzewa nie skąpią w zenicie lata cienia, na mech nagrobków liść niczym kir opadnie. Aniołowie mają skrzydła bestialsko okaleczone, płaczących twarzy kikuty ramion nie ukryją. Tu rody najprzedniejsze pozbawiono nazwisk, pamięci podeptano godność, kamieniom odebrano krzyże. Rosso, nekropolo wileńska na szumiących wzgórzach. Ile już razy umierałaś? Ile jeszcze razy będziesz umierać? Moje pokolenie interesujące się kulturą, literaturą było w dużym stopniu wychowane na Różewiczu. Potem dowiedzieliśmy, że jest taki Miłosz. I my stawialiśmy sobie już inne wymagania niż nasi rodzice po wojnie, którzy walczyli o przetrwanie. Na co dzień ponad 30 lat zmagam się ze Słowem Polskim jako dziennikarz. Obecnie pracuję w miesięczniku Magazyn Wileński. No, poezja to jest wielka przygoda mojego życia. Mój dorobek składa się z 10 tomików od poezji. No jeszcze mam też w szufladzie napisanych, także po trochu twórczość posuwa się naprzód. A jak dalej będzie, to z poezją trudno planować. Zaglądam czasem do klubu pisarzy przy Związku Pisarzy Litewskich. To oni albo jedną prezentację książki, albo dwie na tydzień mają. Mają swoje wydawnictwo i wydają. A Polakom wydać tutaj na Litwie, no to trzeba jakiejś prywatnej inicjatywy, jakichś sponsorów. Niektórzy z nas tam próbowali w Polsce wydawać. Przed 4 laty wydałem tomik o takim bardzo, wydaje mi się, wymownym tytułem Niedowidzę, niedosłyszę, niepokoję się. Te 3 czasowniki w naszej polszczyźnie, one są czasownikami wyjątkowymi. Kiedy nie pisze się łącznie, ja w ten sposób chciałem podziękować i nisko pokłonić się polszczyźnie, że przez tyle lat i w dziennikarstwie, i w poezji jest moim zawiszą czarnym. Ulice pozmieniały swoje nazwy, epitafia na cmentarzach sens. Zmienia się mowa na mojej ziemi, znika jej dawny rdzeń. Tylko drzewa w słońcu rzucają ten sam cień.